Prezentowane zdjęcia wykonano na terenie mieleckich zakładów 19 listopada 2007 roku, czyli 8 miesięcy po sprzedaży PZL Mielec Amerykanom. Przedstawiają one dwie irydy przygotowane do wywiezienia z zakładów. Są to prawdopodobnie kadłuby dwóch z sześciu samolotów, które powstały w czasie czwartej serii produkcyjnej. Liczyła ona sześć nieukończonych iryd w wersji I-22 M96. Bardzo dziękuję panu Pawłowi Grajkowskiemu, autorowi zdjęć, za ich udostępnienie. Marznące na zimnie przygotowane do wywiezienia nowe kadłuby to smutny widok, ale też niezwykle ciekawe uzupełnienie naszego filmu o ciemnych chmurach nad Irydą, który w chwili publikacji tego filmiku obejrzało już 10 000 widzów. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.